Mogę trochę wcześniej? Muszę mówić do mikrofonu, bo wszystko jest rejestrowane. Nie czuję się z tym specjalnie komfortowo. Tym bardziej, że mikrofony będą musiały być dwa. Większość sesji chciałabym, żeby były sesjami demo. Ale rozpoczynamy od początku. Nazywam się Sylwia Pydyn. Jestem pracownikiem Microsoftu. I to nie jest żaden wstyd. Nawet już od 7 lat, szczerze powiedziawszy. Wcześniej pracowałam jako trener technologii Microsoftowych, trener technologii Cisco, potem zajmowałam się społecznościami. Od jakiegoś czasu współpracujemy również z takimi otwartymi społecznościami jak Państwo, czyli Linuxy i tam cała reszta, wiecie, lepiej, co jest standardem otwartym. Jestem pod wrażeniem ostatniej prezentacji i pozwólcie, że no nie będę mówiła o 30% tych, którzy zajmują się Linuxami albo inaczej Microsoftami i tutaj jak ich IQ podlega pewnej ocenie. Myślę, że zostawmy to poza jakby tematem konferencji, tematem prelekcji. O czym chciałabym wam pokazać? Chciałabym wam pokazać coś, co nazywa się Infrastructure as a Service. Dlatego, że ma to, albo inaczej, Linux Infrastructure as a Service ma największy impact spośród wszystkich platform, które są tam umieszczone. 6 czerwca bieżącego roku Microsoft uruchomił usługę, której do tej pory nie miał. Miały do tej pory te usługi konkurenci Microsoftu. Wcześniej Microsoft skupiał się na takich usługach jak PaaS, jak SaaS. Najlepszym przykładem SaaS-a są Office 365, z których być może korzystacie, być może nie. Natomiast infrastrukturę zostawił sobie na sam koniec. Nie mam żadnego pojęcia dlaczego. Możemy tutaj mówić o tym, że długo trwał proces developmentu. Możemy mówić o tym, że uruchamianie takich bardzo heterogenicznych środowisk okazało się nie takie proste. Może to wszystko ma rację bytu, zważywszy, że wersja, którą chciałabym wam pokazać, jest wersją jeszcze nie do końca wersją komercyjną. To znaczy już na niej można, już na nią można wydawać pieniądze, natomiast w dalszym ciągu jeszcze nie ma takiego zawodu technicznego, jak wersję, którą normalnie kupujemy. Najprawdopodobniej pierwszy kwartał następnego roku przyniesie wersję ostateczną IaaS-a. Natomiast pełna funkcjonalność, która będzie właśnie w tej wersji komercyjnej, de facto już jest. Na czym polega to, co chcę pokazać? Produktów Microsoftowych, takich open source'owych, jest wbrew pozorom trochę. Microsoft również sobie wykalkulował, jako firma, że zamykanie się w środowisku tylko i wyłącznie swoich własnych klientów nie popłaca. Są również klienci, albo przede wszystkim, których głównym celem i głównymi środowiskami są środowiska heterogeniczne, nie homogeniczne, w związku z czym łącznie z Novelem, być może o tym wiecie, wymyślił sobie coś takiego, co nazywa się SUSTUDIO, które służy między innymi do tworzenia maszyn wirtualnych. I takie maszyny wirtualne Microsoftowe już w środku, głównie te, które dotyczą Azura, się w nim znajdują. Oprócz tego możemy również każdą dowolną maszynę Linuxową, którą sobie wprowadzicie sami, jakakolwiek by ona nie była, umieścić w Azurze teoretycznie bez większych problemów. I to tak naprawdę jest po prostu cały, prosty i, że tak się wyrażę, czysty Linux bez naleciałości Microsoftowych, poza data center, w którym dana maszyna jest składowana. Chcę opowiedzieć wam o tym, jak wygląda sam IaaS, czyli Infrastructure as a Service z punktu widzenia Microsoftu, ale również chcę wam pokazać, jak wygląda współpraca pomiędzy produktami, takimi jak właśnie SUSTUDIO i pomiędzy samym IaaS-em, czyli tym, co wy podejrzewam znacie również z innych konferencji jako nazwa kodowa, może nie do końca kodowa, bo nazwa taka już produkcyjna, Windows Azure, natomiast właśnie Azure był do tej pory kojarzony głównie z IaaS-em i z PaaS-em. Znaczy inaczej, z PaaS-em i z SaaS-em, a nie z samym IaaS-em. No to zaczynamy od początku, czyli o tym, jak Microsoft bardzo wspiera społeczności i jak bardzo chce otworzyć się na platformę. To, co widzicie tutaj, jest faktem. Bez względu na to, czy to będzie podobało, czy nie. Czy to będziemy komentować, czy nie. Microsoft robi wszystko, żeby platforma Linuxowa była platformą, z której będą korzystali klienci. Nie ukrywam, głównie enterprise'owi, ponieważ na nich się zarabia pieniądze. Ale również włożył spory investment w klientów społecznościowych, to znaczy we wszystkich tego typu jednostkach, jakich wy jesteście reprezentantami i również ich poziom satysfakcji z produktów, których może i chciałby, żeby były korzystane. Pewnie, to są słowa jakieś tam marketingowe, czyli IaaS i Microsoft chce zrobić wszystko, żeby platforma była platformą używaną przez społeczności
Linuxowe, również enterprise'owe. Natomiast to, że współpracuje z nimi, że współpracował, skutkuje tym, że mamy do czynienia z platformami, które są po prostu platformami umieszczonymi w chmurze, natomiast de facto pracującymi i de facto będącymi samym Linuxem czy samym open source'em. Coraz to bardziej środowisko Microsoftowe jest otwarte z punktu widzenia kodu otwartego. Można je i będzie je jeszcze bardziej można wykorzystywać, że tak się wyrażę, w celach bardziej otwartego niż zamkniętego pudełkowego środowiska. Do tego zmierza zresztą chmura, tak? To znaczy tutaj to nie tylko Microsoft wymyślił. To jest tendencja, to jest pewnego rodzaju kierunek, od którego najprawdopodobniej nie uciekniemy. W związku z czym chcą i przede wszystkim Microsoft chce, żeby klienci Enterprise'owi, oprócz tego, że będą korzystali z platformy Enterprise'owej Linuxowej w Azure, byli z niej zadowoleni do tego stopnia, że są również usługi SLA, których jeszcze nie ma wprowadzonych, ale będą wprowadzone do klientów enterprise'owych, takich właśnie, którzy będą płacili za te usługi, wtedy, kiedy wersja IaaS będzie wersją ostateczną. Póki co, to co chciałam Wam pokazać, jest wersją bezpłatną. Przez 3 miesiące możecie korzystać, posiadając tylko i wyłącznie Live ID, logując się do platformy Azure'owej, wszystkiego tego, co Azure Wam oferuje, jako IaaS-a. Oczywiście do pewnego momentu, tak? Do momentu tak zwanego compute. Czyli chodzi tutaj o wykorzystanie określonej ilości maszyn wirtualnych, albo na przykład przepustowości, albo storage'u. Cokolwiek by nie powiedzieć o Microsoftie, storage IaaS-owy jest tani. Co jest najdroższe? Tworzenie kilku instancji z punktu widzenia load balancingu, czyli głównie z punktu widzenia aplikacji na Microsoftie. Natomiast nie płacicie w IaaS-ie za upload danych, płacimy tylko za dane, które są z IaaS-a pobierane. Czyli jeżeli cokolwiek umieszczamy, strony, dane, strony, sklep internetowy, my jako deweloperzy, jest to dla nas bezpłatne, płacą natomiast nasi klienci. To wydaje mi się być dosyć logicznym podziałem. Tak jak powiedziałam, to ma być środowisko, za które klienci enterprise'owi mają zapłacić i mają być zadowoleni, ale również jest to środowisko dedykowane dla małych firm ISV. No de facto tych małych firm ISV jest już teraz, znaczy inaczej, no więcej czy mniej to jest pojęcie takie bardzo względne, natomiast głównie chodzi tutaj o to, żeby środowiska właśnie społecznościowe również mogły korzystać z samego IaaS-a, również oczywiście na zasadach komercyjnych, jeżeli mają to. No i oczywiście to, co powiedziałam na samym końcu, Microsoft jest coraz bardziej otwarty na wszystkie rozwiązania open source'owe i na to, żeby można było uwolnić kod Microsoftowy bez względu na to, co o tym myślimy. Co jest w IaaS-ie póki co? Co mamy po lewej stronie? Są to maszyny gotowe już do użycia. Tak jak powiedziałam, z punktu widzenia finansowego jest to wersja 3-miesięczna, 90-dniowa, bezpłatna. W momencie, kiedy przekroczymy pewien próg, który został dla tej wersji przeznaczony, dana subskrypcja nam się zamraża i zostaje odmrożona w następnym miesiącu, który podlega miesiącowi rozliczeniowemu. W związku z czym nie jesteśmy narażeni na to, żeby na przykład okazało się, że zapłacimy trochę za dużo z punktu widzenia tego, co wzięliśmy. To jeszcze nie są wersje ostateczne. To znaczy, to jeszcze nie jest koniec, ponieważ to, co widzimy tutaj, są to wersje, które my możemy pobierać i możemy właściwie to czterema poleceniami skonfigurować, natomiast oprócz tego możemy przynieść swój własny plik bukady. Jakikolwiek by on nie był, z jakąkolwiek instalacją i konfiguracją, którą mamy on board i na tej podstawie i na tej zasadzie korzystać z wirtualnej maszyny na data center MS-owy. No to zobaczmy w takim razie, jak wygląda. I teraz się przełożę. Teraz się przemieszczę na stacjonarny mikrofon. Mam nadzieję, że będzie coś widać albo słychać. Logowanie do platformy jest bardzo proste. Logowanie do platformy jest bardzo proste. Jak sobie wejdziemy na stronę pod tytułem Windows Azure, po wprowadzeniu identyfikatora, czyli Live ID i po wprowadzeniu oczywiście hasła, zostajemy przekierowani do tej platformy. Jeżeli ktoś korzystał z platformy wcześniejszej, możemy sobie tę platformę wcześniejszą również, klikając na opcję wcześniejsza wartość, czy tam wcześniejsza platforma IaaS-a uruchomić, wtedy będziemy mieli de facto pasa. To, co tutaj widzimy, to jest w zasadzie infrastruktura, czyli IaaS. Mamy podział na konkretne zagadnienia, grupy zagadnień. Tutaj mamy wszystkie itemy, które są w IaaS-ie. Jeżeli chcemy stworzyć maszynę wirtualną, czy
skąd chcemy skorzystać, to nie ma znaczenia, są po prostu pogrupowane w konkretne serwisy. Stwórzmy w takim razie pierwszą maszynę wirtualną. No i niech to będzie maszyna Linuxowa. Klikamy na New. Jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałam powiedzieć. Dostęp do konsoli. To jest najprostszy dostęp do konsoli, polegający na tym, że po prostu korzystamy z gotowego GUI-u, systemu okienkowego. Jeżeli ten dostęp nas nie satysfakcjonuje, w zupełności obsługiwany jest PowerShell, również obsługiwany jest REST API, w związku z czym to jest nasza dobra wola, z czego korzystamy. Jedną sprawę trzeba przyznać. W sytuacji, kiedy korzystamy z tego portalu, z GUI-u, czyli z portalu, w którym jesteśmy zalogowani, przyznaję, że nie wszystko można zrobić w taki sposób dokładnie, jakbyśmy korzystali z PowerShell'a. W związku z czym PowerShell, który jak rozumiem jest produktem, czy też systemem programowania, albo językiem, z którym macie, podejrzewam, większe do czynienia być może niż ja, w pełni obsługiwany jest w formie zaportowanej i potrafi więcej niż to, co robi sama konsola zarządzająca. No to zobaczmy. Tworzymy maszynę wirtualną, mamy dwa sposoby na tworzenie tej maszyny wirtualnej z galerii. Z galerii to są po prostu obrazy, które zostały stworzone i predefiniowane, gotowe do użycia. Zarówno te enterprise'owe, jak i te, które są tymi, że tak się wyrażę, implementacjami społecznościowymi. Gdybyśmy sobie policzyli, ile mamy Microsoftu i ile mamy tutaj Linuxa, to okazałoby się, że tutaj procentowo Linux wychodzi całkiem nieźle. Mówisz o okolicach 45% maszyn wirtualnych, które są on-board w galerii, są maszynami Linuxowymi. Liczę na też support, uruchamiam, w związku z czym SUS Linux Enterprise. No i idziemy do konfiguracji. Konfiguracja polega na wprowadzeniu nazwy. Nazwa musi być unikalna w tak zwanym całym internecie. W związku z czym niech to będzie nazwa VM, no i na przykład test. Nazwa dla użytkownika. I hasło. Rozmiar maszyny wirtualnej. Za to de facto płacimy. W zależności od tego, który sobie wybierzemy. Oczywiście, jak zostanie raz skonfigurowany, to konfiguracja nie jest, znaczy edycja konfiguracji nie za bardzo jest możliwa. Za to płacimy z punktu widzenia konfiguracji sprzętowej. Wybierzmy sobie ten medium, za który zapłacimy, jak się domyślacie, mniej. Wprowadzamy nazwę DNS-ową. Ja sobie skopiuję tę, którą tutaj mamy, bo tak też można. I niech to będzie nazwa również obowiązująca DNS-owa. De facto koniec. Są tu jeszcze dwie zakładki. Pierwsza to jest storage account. Storage account jest to przestrzeń zarezerwowana na dysk. To znaczy, to jest taki jakby katalog, gdybyśmy mieli go porównać do czegokolwiek. Katalog, przestrzeń katalogowa, do którego będziemy wrzucali albo maszyny wirtualne, które są normalnym plikiem, ale które są również pewnym systemem operacyjnym, albo nasz storage, jeżeli zadecydujemy, że korzystamy z Azura tylko wtedy, kiedy chcemy, żeby to był nasz sposób na przechowywanie danych. Ponieważ tak jak powiedziałam, storage w Azurze jest naprawdę tani. Zaraz Wam pokażę ceny, żeby się nie okazało, że jestem gołosłowna. Natomiast jeżeli nie stworzymy swojego, nie dokonamy prekonfiguracji swojego własnego storage'u, storage zostanie automatycznie stworzony przez system i każda maszyna wirtualna dostanie propozycję bycia przechowywanym w storage'u stworzonym przez nas po raz pierwszy. My możemy, tak jak powiedziałam wcześniej, w dowolny sposób definiować storage i w dowolny sposób go sobie konfigurować. Przechowywanie storage'u dlaczego jest takie istotne? To znaczy to, gdzie on jest. Z punktu widzenia Linuxa, z punktu widzenia Azura, dana maszyna wirtualna i to, co jest przechowywane w Azurze, jest replikowane 3 razy w jednym data center. Jeżeli nam to nie wystarcza, replika odbywa się na zasadzie georeplikacji w następnym data center powiązanym z tym pierwszym. Dla nas najbliższy data center to jest Europa Zachodnia i to są dwa kraje. Pierwszy kraj to jest Dublin, nawet Irlandię jako kraj. Drugi natomiast to jest Holandia. Za co płacimy? Jeżeli jedna maszyna wirtualna będzie w Holandii, druga maszyna wirtualna będzie w Irlandii, na pewno za to zapłacimy nieźle, ponieważ georeplikację płacimy dodatkowo za przesyłanie danych pomiędzy dwoma lokalizacjami. Jeżeli chcemy ograniczyć koszty, wszystkie nasze dane lokujemy do jednego data center. Nie ma georeplikacji, dane replikowane są 3 razy, a nie 6.
płacimy mniej więcej o 2/3 mniej. Nie płacimy wersji testowej, tak? Do momentu tych 90 dni albo do momentu używania konkretnego storage'u, tak jak powiedziałam, z punktu widzenia Azure'a. To jest to, co powiedziałam wcześniej, to jest ta grupa powiązania. Wybierzemy sobie to data center i niech to będzie Europa Zachodnia. Możemy oczywiście wybrać również w konfiguracji domyślnej Stany Zjednoczone, natomiast no, tutaj trzeba by rozważyć rzeczywiście kwestię finansową, związaną finansową, ale również wpływającą, tak jak powiedziałam wcześniej, na te predefiniowane dane, które mamy. I to jest koniec. To jest koniec. Maszyna wirtualna jest w tak zwanym stage'u, który nazywa się provisioning. On de facto jest tak zwanym plikiem, znaczy jest w tymczasowej przestrzeni, która zostanie zamieniona na rzeczywisty plik wtedy, kiedy zostaną odpowiednie powiązania spełnione, o których sobie za chwileczkę powiem, mówiąc dokładnie o strukturze i o konstrukcji samych maszyn wirtualnych, tego co nam daje Azure. Ponieważ wiedziałam, że to będzie trochę trwało, w związku z czym uruchomimy sobie, już wcześniej uruchomiłam i stworzyłam jedną inną maszynę wirtualną, oczywiście również jakąś tam minusową, w związku z czym spróbujemy się do tej maszyny dostać. Dostanie jest bardzo, znaczy jakby dostęp do takiej maszyny jest bardzo prosty. To, że tu jest dostęp, proszę się za bardzo tym nie przejmować, ponieważ to się czasami zdarza, szczególnie w kontekście wykonywania demonstracji maszyn wirtualnych, to zauważyłam pewną prawidłowość. Wtedy, kiedy trzeba je zaprezentować, to one się nie uruchamiają. Dostęp do wszystkich maszyn Linuxowych jest na zasadzie pliku, to znaczy na zasadzie połączenia SSH. W związku z czym sięgnęłam sobie cookie. No i teraz weźmy sobie na przykład jakąś maszynę, którą mamy, tylko ona musi być oczywiście jeszcze w stanie running, a nie w stanie nie running. Poczekamy chwileczkę, aż się system trochę zrefreshmentuje i mam nadzieję, że przynajmniej jedna maszyna wirtualna w stanie i będzie w stanie running. Tak jak powiedziałam wcześniej, dostęp do tej maszyny będzie odbywał się na podstawie połączenia SSH. Oczywiście trzeba mieć do tego jakiś tam zewnętrzny konektor. Ja sobie tutaj skonfigurowałam i zainstalowałam Buki. Na zasadzie bardzo prostego konektora. Po prostu wprowadzamy nazwę DNS-ową, wprowadzamy port. W konfiguracji domyślnej jest to port WGM22 i na tej zasadzie następuje konektor. Zobaczmy, jak wygląda ta maszyna, jak ją sobie zweryfikujemy. Co jest ważne? Ważne jest to, że ma ona jeden plik, ten, o którym powiedziałam, który się tworzy z każdą maszyną wirtualną, czyli ta przestrzeń dyskowa, zarezerwowana dla tej maszyny, w konkretnym data center. Na razie tutaj widzimy, że są dwa pliki, to znaczy właściwie to dwa dyski. Dwa dyski, dlatego że wcześniej skonfigurowałem sobie połączenie drugiego dysku, co zaraz też zrobimy, czyli w jaki sposób możemy zwiększać przestrzeń albo dodawać dyski do maszyny wirtualnej. To, co powiedziałam wcześniej, łączymy się do maszyny przez SSH, w związku z czym kopiujemy połączenie, które mamy. O, tutaj nawet jeszcze mamy jedną maszynę uruchomioną, w związku z czym spróbujemy się dołączyć. Oczywiście port możemy sobie zmieniać w dowolnej konfiguracji, w jakiej chcemy. Zaraz pokażę, w jaki sposób to się robi. Ups. No i teraz zobaczymy, czy się połączymy do maszyny, czy nie. Ale udało nam się połączyć. Jesteśmy w tej maszynie, natomiast prawdę powiedziawszy, chcielibyśmy móc wgrać tam jakieś dyski, czyli podłączyć fizyczny dysk. Bo na razie mamy tylko stworzoną samą maszynę wirtualną. Powiedziałam wcześniej, że też nie jest to specjalnie trudne. Ja spróbuję dołączyć następny dysk do tej maszyny, która została wcześniej przeze mnie utworzona, w związku z czym połączenie attach. Będzie to dysk albo pusty, albo pełny. Pełny dysk wykorzystywany jest wtedy, kiedy już mamy przestrzeń dyskową stworzoną na przykład potrzeby advancing. Podłączamy dysk pusty. Określamy rozmiar tego dysku w gigabajtach. Tam. Oczywiście taki dysk jeszcze trzeba z punktu widzenia samego Linuxa odmontować. No i teraz tutaj będę się wspierała ściągawką. Mam nadzieję, że ten dysk zostanie podmontowany szybko. Na razie mamy dwa dyski. Spójrzmy.
Oczywiście trochę, czyli tak jak powiedziałam, dyski są realizowane na przestrzeni, na podstawie przestrzeni dyskowej. To jest jakby normalny, że tak się wyrażę, plik. Zobaczmy w takim razie, ile będzie zaraz utworzonych dysków. Powinny być trzy. W konfiguracji domyślnej to jest jeden dysk tworzony wtedy, kiedy tworzymy maszynę wirtualną. Każdy następny są, muszą być przez nas dodane. No i jeszcze chwileczka. Trzeci dysk jeszcze nie powstał. A może już powstał. Jak sami widzicie, sama konsola nie jest specjalnie trudna do zarządzania. Jeszcze nie powstała. Ale to nic, że nie powstała, ponieważ my sobie podłączymy ten, który już de facto został stworzony wcześniej. A zaraz do niej wrócimy. Tak jak powiedziałam, będę się posługiwała ściągawką, dlatego żeby dokonać montowania dysku. Chyba że na zasadzie nagrody będziecie mi dyktowali, co mam zrobić dalej. Weryfikacja, ile mamy dysków i jakie są. Polecenie? Cisza. Jak nie widać? Czego nie widać? Dobra, gdzie te dyski są? Zobaczcie. Wskazy. Wskaźnik, który został przyłączony. Ja tutaj nie oszukuję za bardzo. To jest dysk, który został, znaczy jakby jako plik, został utworzony przeze mnie wcześniej, tak? No, ale na tej samej zasadzie podłączamy ten, który został stworzony, czy który został dołączony jako trzeci. W związku z czym tworzymy nowy device. Następna ściągawka. N do stworzenia nowej partycji. Niech to będzie partycja extended. Niech to będzie domyślna nazwa druga. Dysk został przymontowany, czy podmontowany z taką lokalizacją. Weryfikacja. Bez ściągawki się nie obejdzie. Jeszcze musimy go sobie zapisać. No i po zapisaniu nie ma systemu plików. Znaczy systemu plików nie ma, dlatego że... znaczy inaczej. System plików jest, ponieważ ja go zrobiłam wcześniej. Wcześniej go już wprowadziłam poleceniem, a teraz jeszcze raz przeprowadzam dokładnie to samo w kontekście drugiego dysku. Czyli gdybym chciała podmontować dysk trzeci, którego jeszcze nie mam w samej maszynie, to musiałabym to rzeczywiście podmontować do systemu plików. Tak? Jest to jasne czy nie? Nie jest jasne? Coś jakoś tak niewyraźnie. Dobra, to zobaczmy, czy dysk trzeci został tutaj. A, został. To zróbmy to w takim razie na przykładzie trzeciego pliku. Czyli trzeciej przestrzeni dyskowej. I liczę w dalszym ciągu na te odpowiedzi. Musimy poczekać chwilkę na to, aż system nam się ustawi w trybie running. No niewątpliwie mamy trzy przestrzenie dyskowe. Trzy przestrzenie dyskowe, które my chcemy załadować plikiem i dyskiem. No to rozpoczynamy od początku. No dobra, to co robimy najpierw? Liczę na podpowiedzi. Większa czcionka. Ale wy to znacie wszystko na pamięć. N. Tworzę nową partycję. Słucham? Ja co mogę reprezentować, jak już na pamięć znam? No to z sekretarnego okienka nic się nie da przeczytać w stopie. No. Naprawdę nic nie widać? Tak, naprawdę. No. Dobra. To jeszcze raz. W pierwszej kolejności co zrobiliśmy? Zarezerwowaliśmy przestrzeń dyskową. Zrobiliśmy to w Azurze. Natomiast z punktu widzenia konkretnej maszyny wirtualnej, czyli tego naszego Linuxa, którego stworzyliśmy, musimy podłączyć, podmontować dysk do systemu, tak? Więc na początku tworzymy partycję. Pierwsze polecenie dotyczy tworzenia partycji albo rozszerzonej, albo podstawowej.
zakładamy, że tworzymy partycję podstawową. Partycja podstawowa ustawia nam się z defaultowym numerem drugim, niech będzie numer drugi. Niestety nie spróbujemy, bo nie ma miejsca. Nie ma miejsca, dokładnie. No to spróbujemy. Extend. Co będzie, jak będzie extended? Chwileczkę jednak musimy tutaj poczekać na system. Dobra. Montujemy te partycje, czy robimy to na zasadzie dodatkowych umiejętności, które zmontujecie i to będzie określone pewną nagrodą. Dwa wybory. Montujecie sami, tworzycie system plikowy do przestrzeni dyskowej, czy nie? Słucham? Dobra. To w takim razie umawiamy się. 15 minut. Do końca prezentacji. Ten, który zmontuje, czyli jakby przeklika polecenia, które trzeba wprowadzić do zmontowania systemu plikowego, dostaje nagrodę. OK? Jaka nagroda? No, jakby powiedziała jaka, to bym wam nie, albo bym was zainteresowała, albo nie, w związku z czym myślę, że to akurat nie jest dobre. Nie, to nie będzie nagroda Windowsowa. To nie będzie system operacyjny Windows, nawet nie 8. Pakiet Office. Chyba, że Office 365, to tutaj możemy na ten temat rozmawiać. Dobra, to ja czekam na rozwiązanie. Natomiast to tutaj jeszcze ważne z punktu widzenia tego, co wam chciałam pokazać. Jak widzicie, sam system... Ale ja cię możemy zalogować na serwer. Windows Azure. Windows Azure.com, tak jak pokazywałam. Możemy wejść na to jeszcze raz. Z mojego hasła tego nie lubicie robić, ze swojego hasła nie pokazuję. Ale w czym jest trudność? Ja nie rozumiem. Jeszcze nie wiecie, jaka jest nagroda na koniec. Zakładamy, to jest portal, który wam się uruchamia w momencie, gdy uruchamiamy subskrypcję. Zakładacie bezpłatną wersję trudną. Wprowadzamy lękę i idę. No dobra, to w międzyczasie panowie, którzy czekają na nagrodę, pracują. Natomiast my jeszcze jedną rzecz sprawdzamy w związku z samym Azurem. Storage. Tak jak powiedziałam, przestrzeń dyskowa. Niekoniecznie musimy korzystać z maszyny wirtualnej albo w ogóle z tego, co nam daje Azur. Możemy korzystać tylko z samego Azura. Jakieś problemy w trakcie logowania do Azura? Słucham? Identyfikator, który trzeba założyć, ale system odpowiada krok po kroku, co trzeba zrobić. Dobra, networks. Bardzo często jest tak, żeby nie powiedzieć zawsze, że musimy połączyć maszynę wirtualną i całą naszą sieć lokalną z siecią zewnętrzną, to znaczy z siecią, która jest w chmurze. Wszystkie maszyny wirtualne, które są stworzone przy użyciu Azura, komunikują się ze sobą bez problemu. Jeżeli to jest, tak jak powiedziałam wcześniej, maszyna Linuxowa, potrzebujemy do połączenia SSH, jeżeli to jest maszyna Linuxowa, komunikuje się po RDP. Jeszcze powiedziałam o jednej rzeczy, że możemy sobie w dowolny sposób zmieniać numery portów, na które będzie się łączyła de facto dana usługa. Tak jak powiedziałam, numer portu może być dowolny, tworzy się to za pomocą tak zwanych endpointów. I tutaj wprowadzamy sobie zarówno protokół, możemy go edytować, który z danym numerem portu jest skojarzony, albo możemy sobie dodawać nowy. Ja pytam, w jaki sposób Azure modyfikuje w takim wypadku ten numer portu? On się loguje na serwer Linuxowy w tym wypadku i go konfiguruje. Co to znaczy, w jaki sposób modyfikuje? Bo rozumiem z tego, co pani mówi, że możemy sobie przestawić się ze skansu, gdzie to portu na dowolność. No tak, ale to jest na dowolność w takim znaczeniu, że nie będziemy się łączyli na port 22 przez PUTy, tylko na port, który wskażemy mu tutaj ten port. Okej, tylko że serwer, który mamy ustawiony wirtualny, serwer SSH musi też wiedzieć, że pasuje na porcie nie 22, tylko na porcie, który ustawili. No w konfiguracji usługi, no tak. I w jaki sposób jest to wykonywane? Czy
rozumiem, że możemy się zalogować lokalnie na serwer, czy jest to z poziomu nie, może to jest kierowanie. Zważył, że ma po prostu port inny i redirect jest wewnętrzny. Redirect jest na poziomie sieciowym? Tak mi się wydawało. Azure ma możliwość zalogowania się na serwer, który ja tutaj powstałem. Tak, dlatego, że to jest połączenie wewnętrzne i zewnętrzne. Dostaje pan dwa adresy IP. Masz, no. Na zewnętrznym masz inny port, a na wewnętrznym masz... Konfiguracje domyślnej, wszystkie adresy IP wewnętrzne i wszystkie maszyny się ze sobą widzą w ramach sieci wirtualnej, ale jeżeli chcemy połączyć sieć zewnętrzną, naszą, z siecią wewnętrzną, to znaczy z tym, co jest na przykład w Azurze, musimy skojarzyć, to znaczy musimy stworzyć sieć wirtualną. Czy to jest odpowiedź na pytanie, czy nie? Nie jest. Znaczy, ale tak jak powiedziałam, maszyny, które są w jednej sieci wirtualnej, wszystkie maszyny ażurowe widzą się ze sobą on-board. Natomiast pozostałe wszystkie usługi, bo to jest na przykład pingowanie, usługi ICMP, musimy otworzyć port. Koledze, mi bardziej chodziło o to, czy zmieniając port, zmieniamy go sam na Azurze i on się natuje do tego 22 portu do maszyny wirtualnej, czy Azur zmienia konfigurację wewnątrz systemu samą usługę. Nie, aż dodatkowych praw nie ma, oprócz tych, które mu same, że tak się wyrażę, nadamy. W związku z czym, oprócz normalnej komunikacji wewnątrz danego obrębu sieci, żadnej innej komunikacji nie ma. W konfiguracji domyślnej komunikacja jest zabroniona. Poza tymi domyślnymi usługami, które konfigurujemy, czyli na przykład połączeniem SSH, którego nie konfigurowaliśmy, ale mogliśmy się połączyć, natomiast całą resztę konfigurujemy i dekonfigurujemy. Azure sam z siebie niczego sam nie robi, że tak się wyrażę. Sieć wirtualna. Sieć wirtualna po to, żeby połączyć sieć on-premise z siecią azurową. Rozumiem, że już komuś się udało przymontować system pikowy. Nad tym panowie pracują. Nie, to jest nie SMS-a weryfikacyjnego. Okej. Sieć wirtualna, bo już też jest fajna. Z siecią wirtualną sprawa jest następująca. Powiedziałam wcześniej, że można połączyć ze sobą, że łączą się ze sobą wszystkie maszyny azurowe w konfiguracji domyślnej. Jeżeli chcemy połączyć sieć zewnętrzną z siecią wewnętrzną, musimy dokonać konfiguracji. No i teraz ta nasza konfiguracja sieci wirtualnej jest następująca. Tworzymy nową sieć. Ja stworzę jedną, żeby pokazać, że to jest oczywiście proste. Natomiast oprócz tego pokażę tę konfigurację, którą mamy. Nazwa sieci wirtualnej. Czyli jeszcze raz. Ta sieć, którą tutaj tworzymy, którą nazwę określamy, jest naszą siecią ażurową. Tą, w której się znajdują maszyny wirtualne w chmurze. Grupa powiązania, ta grupa powiązania, która jest związana, jak powiedziałam, między innymi z tym, gdzie fizycznie są przechowywane maszyny. Przechodzimy do zakresu adresacji. Adresacja jest o tyle prosta, że nie musimy martwić się tym, że dane adresy, które wprowadzamy, będą ze sobą współgrały w jednym dużym ażurze, tak się wyrażę, ponieważ one są od siebie odseparowane. Natomiast tutaj wprowadzamy dowolną adresację wewnętrzną. Plus jest taki, że możemy przynieść swoją własną adresację z własnej sieci. Subnetu myślę, że komunikować i określać nie trzeba, nie wprowadzamy żadnego subnetu. Serwer DNS-owy. Albo ten, który mamy swój, albo publiczny. Jeżeli nie wprowadzimy publicznego, możemy wprowadzić w konfiguracji domyślnej serwer ażurowy. Nie wprowadzamy żadnej nazwy. Natomiast będziemy chcieli dokonać konfiguracji połączenia pomiędzy siecią w chmurze i siecią on-premise. W związku z czym wprowadzamy sobie identyfikator sieci, taki, który mieliśmy w typu 10.1.1, maska 24. Połączenie do konkretnej sieci. Jeżeli sieć została stworzona wcześniej, ta wewnętrzna, możemy albo się do niej podłączyć, albo tworzymy nową. Ustalmy, że tworzymy nową. I ostatni element to jest powiązanie tych dwóch elementów. Musimy stworzyć połączenie dla VPN-a od strony sieci wewnętrznej z tym gatewayem od strony sieci w chmurze, to znaczy od strony Azure. Wprowadźmy sobie jakiś adres, oczywiście zewnętrzny, niech to będzie taki.
Nie mam zielonego pojęcia, co to za adres. My oczywiście taką informację musimy wiedzieć wtedy, kiedy dokonujemy konfiguracji. I adresacja, która będzie występowała w naszej sieci wewnętrznej. Czyli innymi słowy mówiąc, jaka sieć wewnętrzna będzie rutowana do sieci cloudowej? Co z czym ma się ze sobą dogadać? Wprowadzamy pod sieć 10.1.2. Jak będzie 91 dzień, już nie jest zerwony. To jest tak. Data kredytowa nie do końca jest kartą po to, żeby założyć wersję. To znaczy zgadzam się z Panem, że potrzeba identyfikator, który jednoznacznie będzie Pana określał w systemie. Co oznacza, że nie będą pobierane opłaty. Tak z ręką na sercu jest pobierana opłata w wysokości 1 euro przy założeniu subskrypcji. A jest tam możliwość jeszcze takiego wyboru bilingu? Proszę sprawdzić. Pisze, że jest potrzebna i nie da się tak, można wybrać tutaj foto, żeby można było dokonać przypisania i wybór odpowiedniej karty kredytowej. To się niestety zgadza. To ja do tak zwanych zainteresowanych. Jedna uwaga. To tutaj oczywiście nie jest rzeczywiste połączenie, bo ani nie mamy tutaj żadnego VPN-a, żadnego połączenia, z którym żadnej sieci wewnętrznej, z którą się logujemy, ani nie mamy żadnego konkretnej sieci, ani żadnej konkretnej sieci zewnętrznej. Natomiast dlaczego chciałam to pokazać? Ponieważ ta konfiguracja VPN-a, która tutaj jest, jest konfiguracją dosyć prostą, polegającą na tym, że w zależności od tego, jaki sprzęt mamy od strony naszej sieci wewnętrznej, możemy ściągnąć sobie predefiniowaną konfigurację już stworzoną. I teraz zobaczmy. Mamy na razie tylko dwóch dostawców, natomiast prawda jest taka, że dostawców, ci predefiniowani dostawcy są na tyle predefiniowani, że mają dokładnie określony schemat. Ściągamy plik, który za chwileczkę pokażę. Plik konfiguracji, mówiący nam o tym, co musimy zrobić i w którym momencie, żeby zmienić konfigurację na routerze. Na razie w przypadku tylko tych dwóch, tych device'ów będzie więcej. Natomiast nie oznacza to, że tylko w kontekście dwóch device'ów i dwóch producentów możemy dokonać konfiguracji VPN-a. To jest ściągany plik konfiguracyjny. My musimy być tylko zgodni ze standardem przemysłowym. To możemy zrobić równie dobrze na gateway i na VPN, który jest po prostu wirtualny. Nie musi być fizycznym urządzeniem. Natomiast ta konfiguracja daje nam o tyle łatwość, że po prostu może nam na wprost pokazać, co powinniśmy zmienić w naszym routerze, na naszym VPN-ie od strony lokalnej, żeby móc się połączyć z siecią zdalną. No dobra, to jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałam pokazać. Ta ostatnia rzecz dotyczy współpracy pomiędzy Novellem, pomiędzy Linuxem i pomiędzy Microsoftem. Czyli SUS Studio. Korzystaliście z tego Państwo? Nie. Tak? To jest dosyć fajny program do tego, żeby można było tworzyć image. Ja się oczywiście zalokuję przez Facebooka. Troszkę ten proces może tutaj trwać, bo z tym połączeniem nie jest, nie jest również najgorzej. Łączymy się z nową, to znaczy tworzymy nową maszynę wirtualną. Czyli między innymi proces do tworzenia plików VHD, które możemy sobie podlinkować do dowolnej chmury. Weźmy sobie tego Enterprise'a. 64-bitowego. Wpisujemy nazwę i tworzymy. Trochę tutaj to potrwa. Ja w razie czego mam jeszcze tutaj plekar, żeby pokazać, jak będzie wyglądał. Uruchamiamy. Ażura. Czyli image predefiniowany, czyli jest w studio od czerwca. I teraz nastąpi kilkuminutowy nawet proces jakby de facto tworzenia tej maszyny wirtualnego VHD. Zobaczymy, jak długo on będzie trwał. Jeżeli nie potrwa za długo, to przejdziemy ten proces do końca. Jeżeli nie, mamy tutaj, mam również przygotowane demo, które pokażę, w jaki sposób robimy upload plików VHD przez SUS Studio, a potem
tylko podłączaniu ją do konkretnej maszyny. Budowanie się jeszcze nie rozpoczęło, w związku z czym ja może od tego fragmentu pokażę sam proces. Demomate'a polecam. Takie darmowe, 90-dniowe narzędzie, na podstawie, czy za pomocą którego możemy stworzyć sobie swoje własne dema, szczególnie online'owe. Otworzymy sobie już gotowe. Po to, żeby pokazać ten ostatni moment. Czyli co się dzieje w sytuacji, kiedy już mamy zbudowany. No i przechodzimy tutaj teraz przez te wszystkie etapy, logowanie. Jeszcze raz, ten demo ma tylko po to, żeby nie czekać na ten provisioning, który tutaj może trochę potrwać. On może trwać, tak jak powiedziałam, nawet kilka minut, w związku z czym ten etap jeszcze raz przejdziemy. Wprowadzamy maszynę, nazwę na maszynę, wirtualnie dla pliku VHD. Przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do zbudowania pliku VHD. To jest ten image, który zostanie stworzony i to jest Azure. Przechodzimy teraz do samego budowania. Ja już taki plik wcześniej przygotowałam, mając na uwadze, że może to potrwać. Proszę zobaczyć, to jest tylko taki proces instalacji. Oczywiście przebieg do samego końca. No i teraz zobaczmy. Robimy upload pliku VHD. Przechodzimy do następnego screenu, klikamy na upload i tyle. W samym systemie pokazane jest również w SUS Studio, co robimy dalej. Czyli de facto umawiamy się, że plik został uploadowany, bo tak rzeczywiście było. Ja go tutaj również mam przygotowany już. O, to nawet nam się kopiuje jeszcze ten, który uploadowaliśmy jako image. Przechodzimy teraz do Azure. Tworzymy nową maszynę wirtualną. Natomiast tym razem z galerii. Mamy swój własny image i to są te dwa pliki, które uploadowaliśmy. Czyli po wyborze bardzo proste i takie graficzne, fajne narzędzie do tworzenia swoich własnych plików VHD. Darmowe zresztą. Podłączamy się do tego image'a, który mamy, który został uploadowany przez SUS Studio, no i wpisujemy te identyfikacje, które już wprowadzaliśmy. Użytkownik i hasło. Przechodzimy do kolejnego etapu. Jest jeszcze jedna rzecz, która tutaj może być dosyć przydatna. Load balancing. Robimy stronę. Stronę internetową, która ma spore obciążenie. W sytuacji, kiedy chcemy wprowadzić automatyczny load balancing, na tym etapie wybieramy maszynę wirtualną, która ma oczywiście już uruchomiony serwis, do której się będziemy podłączali, która automatycznie będzie przekazywała rozłożenie obciążenia w kontekście strony, czy w kontekście zasobu, do którego chcemy się dostać. Load balancing jest bardzo prosty, w sensie konfiguracji. I ostatnia rzecz. Rozumiem, że panowie, którzy tutaj już założyli system plikowy, są na finiszu. Czego pan szuka? Przycisku power on. A jest potrzebny? Mam zastopowaną maszynę, jestem na jego startować. Ale gdzie, w Azurze? Tak, tak. To restart trzeba zrobić. Nie, restart samej maszyny. Jak już jest pan w Azurze, bo rozumiem, że jest pan tutaj, tak? Tak, jest maszyna wirtualna. Klikamy na restart, tu. Może pan na to? To nie zadziała, jak włączymy i wyłączymy komputer. Trzy razy. Nie, nawet trzy. Dobra, ostatnia rzecz, website. Oprócz maszyn wirtualnych, bardzo prosty sposób na tworzenie website'ów predefiniowanych w systemie, takich, które są normalnie często używane. Tworzymy z galerii może, żeby tutaj pokazać, jakie są. To jest te, które mamy. Ja rozumiem, że są
wszystkie te, które, z których panowie korzystają. Czyli jak widać, de facto jest to środowisko, które właściwie jest potrzebne tylko, znaczy inaczej. Z punktu widzenia storage'u, pod spodem jest Microsoft, ponieważ wirtualizacja jest na Hyper-V. Natomiast reszta, która jest, to jest de facto to, z tego podejrzewam, że państwo korzystają już codziennie. To jest czysty open source, z którego państwo korzystają. W żaden sposób nie ma problemu. Czy są jakieś komentarze dotyczące tego, co państwo pokazuje, czy nie bardzo? Oprócz tego możemy skorzystać jeszcze z bazy zarówno pod spodem MySQL-owej, albo bazy nie tylko Microsoftowej, że tak się wyrażę. No więc tworzymy ostatni etap, czyli wybraliśmy bazę niewspieraną z punktu widzenia samego Microsoftu, nie Microsoftową, więc musieliśmy zaznaczyć checkbox, że oznaczamy i znaczy pozwalamy na to, żeby baza, która jest bazą FreeBase, była zarządzana przez naszą odpowiedzialność, że tak się wyrażę, i że znamy wszystkie postanowienia związane z legalnością tej bazy. Komentarze na temat Azure. Fajny, niefajny, użyteczny, nieużyteczny, prosty, trudny. Słucham? Ja dobrze sobie pytany, bo ich naprawdę nie widać. A czego nie widać? Ale czego? Tego tutaj? Tego restartu i ataku i całej reszty? Taka. Nie widać ich, ale w samym Azure, tak? W samej platformie. O tym pan mówi. No poza tym przejazdy to. Jest naprawdę bardzo proste. A jak jest z supportem, jeśli chodzi o system operacyjny? Do końca tego roku supportu nie ma żadnego, ponieważ jest to wersja preview. To nie jest wersja ostateczna. Natomiast najprawdopodobniej wersja taka już komercyjna będzie dostępna na początku przyszłego roku kalendarzowego. Wtedy będzie normalny slajd, normalny support dla samej platformy. Nie potrafię powiedzieć jeszcze, tak jak powiedziałam, no, to wszystko wskazuje na to, że poniekąd część supportu będzie, tak jak w przypadku każdego produktu, płatna. Natomiast na pewno będą również takie supporty, że jak się wyrażę, mniej komercyjne, czyli takie społecznościowe. Czy na razie SLA nie ma. Ja chodzi mi tutaj, czy vendorzy, powiedzmy Red Hat, tak? Jeżeli będzie problem, mamy kupioną licencję na Red Hat, możemy zgłosić ten support. No stwierdzam, macie to na Azure, to nie jest nasz problem, tak? To jest dokładnie w odwrotnym kierunku. IaaS jest platformą z punktu widzenia jakby device'u. Czyli każdy software, który Pan przynosi, jest de facto odpowiedzialnością Pana. Szczególnie ten, który jest, no nie szczególnie, bo de facto taka sama sytuacja dotyczy Microsoftu, czyli platform Windowsowych. Czyli w momencie, kiedy my nawet tworzymy maszynę wirtualną na Linuxie, na Red Hacie, na czymkolwiek innym, my mówimy o tym, że znamy prawo licencyjne, to po pierwsze, a po drugie, jakby support w tym przypadku dotyczy. To, co robi Microsoft i to, pod czym się on podpisuje, dotyczy samego sprzętu, na którym jest maszyna. Ale czasami może być problem też na komunikacji system operacyjny sprzęt. Tak? W tym wypadku mówimy tutaj o wirtualizacji, ale system operacyjny nie wie, że jest wirtualizowany. Tak? To jest odpowiedzialność MS-u. Komunikacja, system operacyjny, sprzęt jak najbardziej. Natomiast patchowanie, nie wiem, cokolwiek innego, bo to jest normalna infrastruktura. W związku z czym odpowiedzialność mamy do momentu. I to pod spodem tak naprawdę jest Hyper-V. Pod spodem jest wirtualizacja, szczerze powiedziawszy, że mam całkiem wczoraj, nie tylko Microsoftowa, ale jest na Hyper-V. I to na dodatek na 2012. Czy mają panowie jakieś pytania? Ile to kosztuje jeszcze? Już, ceny. Pani mówiła, że storage będzie tani, więc może. Ceny. A, jeszcze jedna sprawa. Dla osób bardzo wytrwałych i dla tych, które chcą poznać samego Azura, w sensie Azura, w tym konkretnym, w tej platformie, tutaj, w tej konsoli, jest dokładnie i uważam, że dosyć fajnie określona technologia. To znaczy, teraz tylko się do tego jakoś dostanę. Może najpierw zróbmy jednak ten cennik, a teraz pokażę, o co mi chodziło. No to idziemy do cennika. Chcieliśmy zarządzanie danymi, czyli chcieliśmy weźmy sobie na przykład przepustowość,
Niech to nie będzie z Ameryki Północnej. To musimy zobaczyć, o jakiej mówimy przepustowości i jakiej mówimy cenie, tak? I weźmy sobie na przykład magazyn. No weźmy tyle. Dużo, mało, miesięcznie. Nie no, sorry, na użytek domowy, no to może i dużo. Maksymalnie ile? Czy kiedy to jest bez geolokalizacji. Czyli to jest wtedy, kiedy mamy to data center i dane są replikowane 3 razy. A nie 6. Jaka jest prędkość dostępu do tego storage'a? Wcześniej mówiłem, że będziemy czadrowani za pobranie danych. Powiedzmy, zakładam, że chciałbym, mam, nie wiem, 10-20 terach, które muszę gdzieś trzymać. Chciałbym to trzymać w tej chmurze. No to jest trochę inna sytuacja. Storage jest tak naprawdę 3-rodzajowy. Jest tak zwany blob i to są dane binarne. Wszystkie. Czyli to są zdjęcia, JPEGi, co tylko chcemy. Są tak zwane kolejki i również są tabele. W zależności od tego, o jakie dane składujemy. Więc w tym przypadku to pobranie ze storage'a, odpowiadając na wprost na pytanie dotyczące prędkości, no poniekąd jest uzależnione od naszego połączenia do internetu. Zakładamy, że mamy szybkie połączenie. Nie będzie obciążało nas to, szczerze powiem, w jakiś znaczący sposób. My mamy takie już wdrożenia gotowe. Jednym z takich wdrożeń, który przechowuje de facto same dane, jest Orlen. Orlen ma takie swoje backupowe data center, ponieważ jest dosyć sporo w ogóle firm, które zajmują się samym tworzeniem backupów w Azurze. W Azurze, w chmurze, no jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. W związku z czym w sposób bardzo prosty możemy robić rzeczywiście nie dość, że load balancing, to archiwizację i backup. W związku z czym nie płacimy w tym momencie znacząco za pobieranie danych, bo to nie o takie pobieranie nam chodzi. Tak? Jeżeli chciałby Pan pobrać oczywiście cały kontener, który Pan zbackupował, no to Pan trochę za to zapłaci, no nie żarujmy się, zależy od tego, ile Pan tam tego kontenera zyskował. Natomiast nie w tym znaczeniu jest to obciążające Pana portfel. Jest obciążające wtedy, kiedy mówimy na przykład o sklepie internetowym i w tym sklepie sprzedaje Pan zdjęcia. No to w tym momencie rzeczywiście, ale to de facto jest ukryty koszt, tego jest ukryty de facto w usłudze, którą Pan proponuje. Natomiast z tej perspektywy nie jest to koszt znaczący. Pytanie mam. Ja chciałbym zapytać, czy te obrazy dysków, które możemy sobie tam pomontować, pomożemy je powiększać dynamicznie, czy tylko dodawać kolejne? Powiększać dynamicznie. Czy mam obraz, który ma zajmuje terabajt, tak? Czy mam tam jeden bardzo duży plik, ten plik zbliża się rozmiarowo do terabajta, chciałbym powiększyć ten obraz. Dołożyć mu drugi terabajt, ale w zasadzie rozciągnięcia tego i wtedy tak, ale to w tym momencie dołącza Pan po prostu dysk. No właśnie, nie, właśnie chciałbym, żeby na jednym dysku, żeby mieć jeden ciąg plików. Niestety nie jest to w sposób dynamiczny możliwy, to znaczy nie można ja rozszerzać. Bo to, żeby moje partycje były rozszerzane, czyli muszę być LVM-a w środku, tak? Musi Pan tworzyć, to znaczy będzie to skonfigurowane na podstawie kilku plików, nie będzie to, nie można tego, nie można być extended, że tak się wyrażę. Można, znaczy inaczej. W sposób taki na wprost nie można, ale będzie Pan mógł na przykład powiększyć sobie przestrzeń dyskową, którą ma Pan już w tym pliku i wtedy dodać następny plik. O tym Pan mówi? Nie. Nie wiem, szczerze. Założę sobie tam dysk 2, jeden plik, tak od SDRC na przykład, tak jak na przykład, który ma 1 terabajt, ale tak. Ten SDRC rośnie i potrzebuje, żeby ten SDRC powiększył. Nie, drugi plik. Przedmiot jest sobie LVM. Drugi plik. Nie można tego zrobić w sposób dynamiczny. Ja mam jeszcze pytanie. Tak. Chciałbym zobaczyć proces budowania się systemu i czy na przykład jest tam jakaś konsola systemowa, jakiegoś na kawałek coś. Co rozumie Pan podjęcie proces budowania systemu? W jaki sposób zakładamy maszynę wirtualną, co się dzieje? O tym mówimy? Nie, w momencie jak zakładujemy komputer, to tam pojawiają się te duże tam komunikaty przez w trakcie budowania systemu. Aha. Ładowanie. A co Pan chce zobaczyć? Tak, chciałbym to zobaczyć, jak to wygląda. Jak uruchamiana jest maszyna wirtualna? Aha. Nie. Okej. Okay. Nie, ale nie bardzo też rozumiem. Jak maszyna się nie uruchomi, tylko zawiesi się. Właśnie dlatego, że nie jestem w stanie odpalić tej maszyny od dłuższego czasu, nie mogę jej nawet spingować i chciałem zobaczyć, czy ona gdzieś... Nie może jej Pan spingować, dlatego, że tak jak powiedziałam, wszystkie protokoły są wyłączone. Okej, okay, ale... Do momentu... Nie, niestety nie ma czegoś takiego.
nie ma. Znaczy inaczej, odpowiadając na wprost na pana pytanie. Nie ma czegoś takiego jak uruchamianie, nie ma czegoś takiego jak uruchamianie maszyny wirtualnej w sensie budowanego procesu, tak jak na przykład znamy to być może z innych źródeł. Nie, nie ma. Ta maszyna musi stać, musi być w trybie running. My nie możemy wyselekcjonować na odpowiednich etapach, co się dzieje, że ona nie została uruchomiona. Co w tym wypadku, jak maszyna na się wyłoży? Jeszcze raz? Jak wyłoży się serwer przy starcie? W jaki sposób możemy to reaktywować? Normalnie przy wirtualizacji z KVM... Znaczy to jest tak. Po pierwsze, ta wersja, którą pokazałam jest wersją, tak jak powiedziałam wcześniej, nie do końca wersją ostateczną. Nie jest to wersja komercyjna. Co się stanie w sytuacji, kiedy maszyna wirtualna, którą pan uruchamiał, na przykład nie wstanie? No to jest pytanie o tym, co się stało z data center w sytuacji, kiedy mieliśmy zreplikowaną maszynę trzy razy. Nie, ale to chodzi o to, że ona nie wstała z mojego powodu. Ja coś zepsułem. Skandysk się włączył. Ja coś zepsułem, to można, że tak powiem, przy samym portowaniu uruchomić proces naprawczy, tak? Ale muszę mieć, zanim podniesie się usługa. Nie ma tutaj czegoś takiego jak proces naprawczy. To znaczy, warto w takim wypadku, z racji, że usługa jest rozwijana, zwrócić na to uwagę. Jeżeli ktoś ma to kupić w enterprise, to naprawdę. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak, może znaczy inaczej, no, jest to normalny plik V-Hadre. Tak? Nie. Nie ma. Zepsuje coś, co wymaga edycji konfiguracji bootloadera, to może sobie postawić maszynę od nowa najwyżej. Nie, możesz szarpnąć ją do siebie, wyedytować i robić. To znaczy, jedna sprawa, chyba tutaj się nie zrozumieliśmy. Mnie się wydawało, że panu chodzi o to, co jakby o proces uruchamiania i konfigurowania maszyny wirtualnej, a nie o dostęp do maszyny gotowej. W sytuacji, kiedy mówimy o tym, o co pan pytał, czyli mamy maszynę wirtualną stworzoną, my mamy dostęp do niej na zasadzie dostępu do zwykłego, normalnego pliku VHD, który również możemy modyfikować. Do którego również w sensie konfiguracji może się pan dostać. Natomiast nie na etapie, kiedy jest tworzony prowizjonik, nie na etapie, kiedy jest tworzona maszyna wirtualna w samym Azure. Wtedy nie. Tak, po prostu pytanie było, czy można dostać się podczas uruchamiania już gotowego systemu do bootloadera? Podczas uruchamiania nie można. Nie można, no nawet nie ma tutaj konsoli takiej. Więc innymi słowy, jak ktoś na przykład zmieni sobie konfigurację dysków tak, że system nie będzie wstawał, bo bootloader nie wykryje kernela czy czegoś. To może sobie uruchomić nową maszynę z nowego bootloaderem. Ja to ktoś tam ma sklep. Nie wiem. To jest serwer produkcyjny. No to już nie stanie to. Chcę, nie wiem, odzyskać ten system w przeciągu, nie wiem, 10 minut. Co, nie daliście nam tego do siebie? Naprawdę, bo wysyłam z powrotem. Może warto. Zostanie ustawienie następnej maszyny i przypięcie do niej dysku od tej pierwszej? Tak, no oczywiście, że tak. Ale to chodzi tutaj. Tam, czy na początku, czy to jest funkcjonalny ekwiwalent zbudowania się dla FCD, więc nie źle. A, czy korzystają Państwo z innych rozwiązań chmurowych? Tak. Z jakich? I tam ta funkcjonalność jest dostępna? Tak, można normalnie tak jakbyśmy uruchamiali komputer, pojawia się nawet tak pseudo-BIOS, tak, i mamy cały cykl po prostu uruchamiania się systemu. Więc w wypadku, jeżeli zaszyfrujemy na przykład partycję, do samego włączenia się systemu potrzebujemy wpisać czas. Jasne. W wypadku, jeżeli jeszcze nie podnoszą się usługi, więc nie mamy dostępu do danego SSK, w tym wypadku po zaszyfrowaniu partycji tak naprawdę nie jesteśmy w stanie korzystać z tego systemu. I w żaden sposób nie. To rozwiązanie nie umożliwia nam podanie tego hasła, tak? Jasne. Więc tutaj możliwe, że zrozumienie jest to wersja jeszcze beta, więc nie jest to funkcjonalność do pisania. Jeżeli nikt o niej nie pomyślał, to warto zwrócić tego uwagę. Ten nie pomyślał. Tylko tak jak mówię, jeszcze jest chwila na drogę. Jak panowie w ogóle oceniają w sensie funkcjonalności komentarz dotyczący Azure? Słucham, parę lat temu. Ale na tym mogą to zrobić furorę. Nie jest to specjalnie odkrywcze. Nie, to nie chodziło o odkrywcze. Czyli tak jak powiedziałam, chodziło o pełną usługę z punktu widzenia samego Microsoftu, który najpierw rozpoczął od PASA, potem od SASA, dopiero potem skończył na IaaS.
I zrobił to w pełni świadomie, ponieważ ostatecznie miał świadomość tego, że konkurencja te rozwiązania, które ma teraz, już zrobiła wcześniej. W związku z czym chodzi tylko o to, żeby mieć alternatywę. Z punktu widzenia przechodzenia na przykład aplikacji pasowych na aplikacje ES-owe. Na pasie mamy bardziej ograniczonego, dajmy na to SQL-a, tutaj mamy SQL-a, którego możemy konfigurować w taki sposób, jak chcemy. A z punktu widzenia tych rozwiązań cloudowych, z których Państwo korzystają, to jak rozumiem, możliwość korzystania z dowolnego pliku VHD jest nieograniczona, tak? Czyli normalnie tworzymy swój, podpinamy swój własny plik VHD. Zgadza się, można tworzyć template, tak dalej. To znaczy, to rozwiązanie trochę też, nie oszukujmy się, dopiero wchodzi na rynek, tak? Więc zakładam, że jeszcze będzie się na pewno rozwijać. Znaczy, jeśli chodzi o ceny, to myślę, że to jest ciekawe, żeby już jest infrastruktura, powiedzmy, Microsoftu, więc zakładam, że w miarę, co by nie sądzić o tej firmie, to raczej, jeśli chodzi o infrastrukturę, powinno mieć dobrą, więc w kwestii właśnie wynajęcia jakiegoś tam serwera na jakiś długi okres, może być to interesujące. Pytanie właśnie, jeżeli chodzi o umowę. Tutaj mamy charge'owanie, jesteśmy per miesiąc, per rok za maszynę, tylko miesiąc, jest włączona. Znaczy to jest tak, charge'owanie jesteśmy za to, co zużyjemy, czyli możemy uruchomić maszynę na miesiąc, ale charge będzie de facto po miesiącu. Okay. Ale za to będzie pracy maszyny, tak? Tak, nawet za 15 minut. A jeszcze takie pytanie, czy między kontami można migrować maszynę? Nie. Póki co, w tej wersji, którą my teraz mamy, nie ma również możliwości, przenoszenia maszyny wirtualnej z Azure'a do sieci on-premise w konfiguracji domyślnej, tak? To znaczy musimy się wesprzeć czymś takim, co nazywa się System Center, co nazywa się App Controller i App Connector i na tej podstawie możemy zarządzać maszyną i możemy ją przenosić z sieci wewnętrznej do Azure'owej. No dobra, czy mamy zwycięzcę? Dobre jest takie, że maszyna jest za NIC, tak? Jest uruchomiona, a nie jestem w stanie nawet zdebugować problemu, pod tytułem nie jestem w stanie się połączyć przez SSH. Właśnie dlatego pytałem o tą konsolę, bo ona w panelu... No ale może się pan połączyć przez SSH, czy się on jakiś... Ale właśnie chodzi o to, że nie jestem w stanie się połączyć przez SSH. A co mówi? Mówi, że jestem w stanie się połączyć. Próbowałem pójść ten mapa i sprawdzić, że to jest otwarte i w ogóle pod jest zamknięte. Tak jest, tak zupełnie jakby... To proszę spróbować zobaczyć, czy tam jest endpoint, tak jak tutaj, proszę zobaczyć. Jest pan teraz w... Jest endpoint, tak. Jest endpoint 22, jest. Czyli tu jest nowe oczywiste. Dobra, teraz będziemy debugować problem, o co chodzi z brakiem uruchomienia maszyny wirtualnej. Dobra. No cóż, dziękuję panu w takim razie serdecznie. Rozumiem, że na razie mamy jednego starającego się... Ale podpiąłem tutaj dysk już. Rozumiem, że jest to dysk podpięty przez Attach. Tak, dokładnie. Tak, świetnie, czyli teraz tylko musimy jeszcze podpiąć system plików z samego Linuxa. To jest ta najprostsza, to jest tak. Dobra, dziękuję panu w takim razie bardzo serdecznie.